Spotkanie 10. Pan przebacza Piotrowi i zawierza mu swoją owczarnię. Powiedział mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po raz trzeci powiedział: czy kochasz mnie? I rzekł do niego: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: paś owce moje. Dopiero gdy upadniemy i doświadczymy Twego przebaczenia, zaczynamy dostrzegać głębię Twojego miłosierdzia, Jezu. Nie wystarczy też upaść tylko jeden raz, ale często przynajmniej trzy, jak Ty sam i jak Piotr, aby dostrzec to, jak Twoje miłosierne serce pochyla się nade mną i wyznać w pełnym zaufaniu: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że upadam, że brak mi sił, jak mało we mnie miłości i jak bardzo pragnę Cię kochać. Święta Rito, wspomożycielko nasza w słabości, pomóż nam odkrywać miłość, która podnosi nas z upadków. Spraw, abyśmy nie zapominali, że dostajemy ją wciąż na nowo, wciąż za darmo, oby nie na darmo. Przemień wino w krew, a chleb w ciało swe, abym mógł przyjąć Cię. Rozprosz mroki duszy mej obecnością swą, jesteś wszystkim w sercu mym. Jezu, przemień mnie, o to proszę Cię, w takiego, jakim chcesz, abym był, ufam Ci. Jezu, przemień mnie, o to proszę Cię, w takiego, jakim chcesz, abym był, ufam Ci.